Siema, z tej strony Michał Kupera, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Age of Civilization 2 Rzeczpospolito obojgo narodów. I mamy tutaj 1792 rok, więc mamy już Polskę po pierwszym rozbiorze i będziemy oczywiście próbowali tutaj przetrwać w tym świecie. Dobra, ale najpierw musimy sobie rozdzielić podatki i te sprawy. W takim razie tak. Mamy tutaj najpierw wydatki budżetowe. Oczywiście podatki bierzemy na maksa, bo trzeba jakoś przetrwać w tym świecie. Dobra, jeszcze może badania. Trochę badań weźmiemy. Tutaj towary też zmniejszymy. Okej, badań tyle wystarczy. Inwestycje też trochę zmniejszymy. No i podatki, nie, tak dużo to nie w sumie. Okej, tyle wystarczy. Jeszcze mamy tutaj punkt technologii. No to ja tutaj sobie jakoś rozdzielę. Dobra, i jeszcze sobie weźmiemy może trochę w badania. No i dobra, mamy tak zrobione. I teraz tak. Musimy coś tutaj zrobić. Więc na razie sobie będziemy pomijać rundy. I tak, tutaj mamy Szwecję. I właśnie ze Szwecją będę chciał utrzymać dobre relacje. Więc zacznijmy oczywiście tutaj od tego. Tak samo będzie, tak samo oczywiście będę próbował robić sobie dobre relacje z Niemcami, Prusami i Rosją. No i taka będzie ogólnie moja taktyka. I tutaj, jak widzicie, mamy już pominięte dosyć dużo rund. Mamy już 100 tysięcy, więc naprawdę bardzo dobrze. I co my tu mamy? Czekajcie, co jest? Mamy jakąś przyjaźń tutaj z Wołoszczyzną. Tylko gdzie ona była, Wołoszczyzna? Kojarzy się z Włochami, ale tchanie tutaj. Gdzieś w Niemczech chyba też nie. Tutaj, tutaj jest Włoszczyzna, okej. I z Włoszczyzną mamy bardzo dobre relacje, skoro mamy z nimi nas przyjaciela. Więc przyda się tutaj nad z nimi powiększyć jeszcze bardziej relacje. A te tutaj małe państewko przydałoby się może zniszczyć. Póki jeszcze nas Rosja ani Prusy nie chciały zaatakować, więc się przygotujmy na atak. No i widzimy się za chwilę, jak już będę gotowy. Dobra, jestem już gotowy, więc wypowiadam im wojnę. I szczerze mówiąc, ta moja strategia z dobrymi relacjami tutaj z Rosją, z Prusami i z Austrią i ze Szwecją była dosyć dobrym pomysłem, ponieważ na razie nikt mnie nie zaatakował, a ja mogę tutaj na spokojnie rozbijać sobie małe państewka. Jak widzicie, nawet dobrze mi idzie tutaj w tej wojnie, tutaj mnie też atakują. Znaczy mam na tyle dużo jednostek, że raczej dam sobie radę. Okej, lecimy dalej. Tak na stolicę jest, udało się przyjąć im stolicę. I zostały im tylko trzy prowincje, więc to raczej już na luzie się uda. Okej, lecimy w nich. Jesienia prowincja nie została. I czy się uda przejąć? Zaraz zobaczymy. Dobra. I udało się przejąć, więc bardzo dobrze. Oczywiście bierzemy sobie rozmowy pokojowe, przejmujemy cały ich teren. No i zdobyliśmy jakiś teren. Naprawdę to bardzo dobrze. Okej, wpadłem na bardzo dobry pomysł, bo skoro z Włoszczyzną mamy aż takie dobre relacje, bo 80 ponad plus, spróbuję sobie z nimi zrobić Unię. Jeśli się uda z niej połączyć właśnie przez to Unię, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Dobra. Naprawdę by się udało nam połączyć z jakimś innym krajem. I niestety nie przyjęli naszej propozycji. Więc tak trochę średnio. Ale może będą chcieli z nami sojusz. Mamy prawdopodobieństwo wysokie, ale teraz zobaczymy, czy się uda. I tak, udało się. Mamy z nimi sojusz, więc naprawdę bardzo dobrze. Nasz pierwszy sojusznik. No to lecimy dalej. Okej, teraz jak tak patrzę, to wokół nas już nie ma żadnego małego państwa, więc trudno będzie tutaj cokolwiek zrobić. Oczywiście dalej poprawiamy relacje ze wszystkimi krajami, z którymi miałem. No i mam nadzieję, że jakoś się uda podbić jakiś inny mały kraj. No zobaczymy. Dobra, wiecie co? Jak tutaj sobie obstawię chyba granicę z Imperium Osmańskim, bo tylko z nimi nie poprawiam relacji. Mam z nimi naprawdę słabe relacje, więc lepiej będzie się tutaj zabezpieczyć z tą granicą. No i mam nadzieję, że się uda i mnie nie zaatakują. A no zobaczymy. Też mamy bardzo dużo pieniędzy. Nie mam na co wydawać, więc ja bym sobie tutaj podwyższył może badania,
bo dzięki temu, jak sobie podwyższę, mój postęp technologii będzie rósł coraz szybciej i za niedługo będę mógł sobie robić warsztaty, bo muszę mieć jednak trochę więcej. Tutaj mam 0,38, a muszę mieć 0,40. 0,39. O, no to już prawie. Mam dalej 0,39. Jeszcze trochę i będę miał chyba 0,40. To mamy relacje z Francją, okej. Dobra, relacje sobie tutaj szybko zrobię wszystkie. Dobra, i mamy już 0,4, więc możemy robić... Dobra, więc robimy sobie pierwszy warsztat w Warszawie. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy mogli się w końcu lepiej rozwijać i w końcu pokonamy jakieś silniejsze państwo. Dobra, i na koniec tego pierwszego odcinka tak właśnie wygląda nasza Rzeczpospolita obojga narodów. Na następnym odcinku może postaram się zlekować Prusy. Może będę miał jakieś szanse, ale zobaczymy, co się potoczy. A teraz Was żegnam. Do zobaczenia, do następnego odcinka i cześć!